Jak tam ma się folia do testu na gruntach? Zapewne dobrze związała przez święta. Jest już po świętach. Dobra. Podłoga się robi. Takie to oto śmieszne płytki. Będzie się w oczach mieniło trochę. Tu się ostatni pokój już zatarł. Sam, nie wiem dlaczego, ale się zatarł. Ja tylko pozacieram teraz tylko rogi na packach, na packce, gliw w oknie. I robota postępuje do przodu. Później, jak pozacieram sobie pokój i posprzątam, wezmę szpachelkę i zobaczymy, jak te folie się trzymają. Zrobimy sobie tego testa. Co? Czy on da jakiś pogląd? Nie wiem, zobaczymy. Spróbuję naostrzoną szpachelką podważyć, zedrzeć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takie to buty, taka to robota. Ktoś tam mi mówił o tym przewodzie antenowym, że dobrze by było dać mufę ekranowaną, bo ten przewód jest ekranowany i jak najkrócej go łączyć, żeby jak najkrócej były te przewody bez tego ekranu. No jakoś to połączyć trzeba, tak? Pewnie to może to straci troszeczkę na tej prędkości, gdyby coś było nie halo, ale nie przesadzajmy też, tu nie będą jakieś prędkości, żeby pobierać nie wiadomo ile czegoś na sekundę. Czy tam, żeby to miało jakąś okrutną przepustowość. To jest zwykły, normalny, mieszkalny dom. Nie kurczę biuro i tak dalej. Także podejrzewam, że powinno być dobrze. Jak będzie źle, będę poprawiał, ale podejrzewam, że będzie dobrze. Kiedyś takie kabelki, pamiętam, zlutowałem, bo no, to było już parę lat temu. Takie kabelki zostały po prostu zlutowane, każdy oddzielnie koszulką termokurczliwą, delikatną, taką malutką zarobiony i jedna długa koszulka na całość poszła. I też je tak skręciłem, jak one są skręcone, bo to chodzi o to właśnie ekranowanie, że one jak są skręcone, to coś tam kiedyś gdzieś wiem, że dzwoni, tylko nie wiem w którym kościele. I jakoś do tej pory jest dobrze. I internet ludziom bangla. Sprawdziło się, jakoś poszło, była wiedza jaka była wtedy, tak się robiło. I zobaczmy, czy jest różnica. Więc tak, niegruntowana w ogóle ściana. I o to mi chodziło, żeby to zobaczyć. Ale co by nie było, odchodzi tak jakby z drobną ilością tynku. Nie to, że sama czysta guma, ale z drobną ilością tynku, tak? Ale jesteście w stanie ją zdjąć. Czyli na niegruntowanym. Oczywiście podejrzewam, że jakbym nie zadarł tego szpachelką, no to nie jestem w stanie tak zerwać, bo się trzyma. Ale podważając, z niegruntowanej ściany zdejmiecie cały płaszcz. Teraz ściana gruntowana. Tynk. I ta sama sytuacja. Zadrę. No, rwie się w mniejszych kawałkach. Tutaj odchodziły dużo większe płaty, tu tak nie chcę. Chociaż myślę, że to kwestia, jak się pociągnie. Tak się odrywa z gruntowanej ściany, tak z niegruntowanej. Drobną różnicę widać nawet w tym odrywie. Tak jakby. Może ciut lepiej, ale to dosłownie takie ciut. Lepiej się trzyma ta guma na tej zagruntowanej ścianie. No. Na dowód, że to jest niegruntowane. Też ciężko na moim ręku coś zobaczyć. Jest biały nalot.
Tu praktycznie go nie ma. Teraz grunt wodny plus grunt kwarcowy i na to położona guma. Zobaczmy, czy... Podejrzewam, że wszystko się opiera o ten grunt wodny, który się trzyma ściany. A dopiero na nim wszystko nakładamy. O. Elegancko. Czyli tak samo zerwiecie i zgruntowane, i takie, i niezgruntowane, jeżeli to podedrzecie, ale jeżeli będziecie chcieli próbować tak zrobić, no to tak jest dużo ciężej. Ale to wszystko jest na jedno kopyto trzepane. I teraz sam grunt kwarcowy bez gruntu wodnego pod spodem. Nie wiem, czy ten test w ogóle coś... Test. Bardziej ciekawość, czy to cokolwiek wprowadza, ale... O, tutaj się oderwało całym płatem. Tu się, kurczę, rozwarstwia. Ale też jestem w stanie to zdjąć. Czyli nie wgryzło się tak głęboko, jakby się wydawało. Chociaż muszę powiedzieć, że tu chyba lepiej trzyma. Sam ten grunt położony chyba lepiej trzyma niż z gruntem wodnym pod spodem. Tak, takie mam złudzenie. Bo tak spróbować ten grunt kwarcowy zeskrobać i pod spodem jest grunt wodny, to jest ciężko. Taka sama sytuacja jest bez gruntu wodnego. Czyli podejrzewam, że po prostu ten grunt wodny to jest zbyteczna czynność. Tak mi się naprawdę wydaje. Podejrzewam, że to by dobrze sprawdził, jakby miał cztery płytki przyklejone na takiej gumie z gruntem, na kwarcowym z gruntem wodnym i na kwarcowym bez gruntu wodnego. 10 na 10 takie płytki przykleić pełnym wypełnieniem klejem pod spodem i po prostu dorobić dźwignię, taką jak miał Krzysiek w Remont for You, z łańcuszkiem i tutaj na przykład nawet z wagą, z dobrą, mocną wagą, żeby zobaczyć, z jaką siłą oderwiemy płytkę od ściany, kiedy ta folia puści, czy prędzej puści, jak jest niegruntowane, gruntowane i tak dalej. I takie coś zrobię, ja sobie takie coś dorobię i bo to widzę, że to co teraz zrobię, nic nie daje, bo podważenie każdej gumy na każdym podłożu powoduje to, że ją zedrzecie. Ciut lepiej gdzieś, ciut gorzej trzyma, ale na dobre wszędzie idzie do zerwania. Najlepiej mi się wydaje na samym kwarcu trzyma. Sam kwarc położony na przetarty tynk. Mi się wydaje, że tu było najlepiej. Teraz zobaczmy na płycie gipsowej, w ogóle nie zagruntowana. Tu będę miał ciężko tą gumę zadrzeć. Ale to też nam da, jak z papierem pójdzie, to dupa. Sama guma nie odejdzie. Idzie razem z papierem i jest to na niegruntowanej powierzchni, na niegruntowanej płycie gipsowej, która sobie gdzieś tu stała, ona nawet nie była szmatką przecierana, tak na ten kurz pomalowałem tą folię. I schodzi razem z papierem. Czyli folia bardzo dobrze przyjęła do płyty gipsowej. Bez gruntu nawet. Tu jest grunt wodny. No i to będzie, podejrzewam, to samo, bo też z papierem będzie szło. Ale zobaczcie, że mniejszymi kawałkami idzie, od razu mi puszcza. Nie mogę takiego płata oderwać jak tu. Tu poszedł taki płat. A tu mi schodzi. No. Chyba związało lepiej ten papier pod spodem. No też mi się nie udał taki duży jak tu.
Może to kwestia złapania? Ale więcej siły trzeba użyć, to czuć, że ciut lepiej trzeba pociągnąć, żeby to poszło. Ale tak, ale trzyma to co samo, bo z papierem idzie. Dobra, kwarcówka, chociaż tu już nic się nie zmieni, bo nam papier odchodzi, więc... No, ale gorzej jest zacząć przez te kamyki. Górka. Na pewno za wcześnie nie jest to zrywane, no bo to stało dobre 4 dni. Szpachelkę jak podłożę, to wiadomo, wszystko zerwiecie, choćby nie wiem, co tam było położone pod spodem, ale... Ale też idzie z papierem, tylko gorzej jest zadrzeć. Gorzej jest zacząć to zadzierać. Nie ma jakiejś przeokrutnej różnicy między tym a tym. Tu też ładnie guma trzyma, no trzeba przyznać, bo idzie z papierem, więc ona elegancko trzyma, nawet bez gruntowania. Dobra, i sama kwarcówka na płycie gipsowej. Zacząć jest cholernie ciężko i na pewno tak byście nie zerwali w życiu tej folii. Wszystko idzie z papierem. Podejrzewam, że dużej różnicy na tej wadze by nie było, gdyby to kurde ciągnął na wyrywanie. Chociaż tu na kwarcowym tego papieru jest jakby najwięcej. Był bez gruntowania. No. Bez gruntowania widać ciemniejsze ślady, tak jakby ten papier mniej się trzymał. Tu ten papier praktycznie cały zgasł. Zdzieram jeszcze resztki tej folii, żeby to ładnie oczyścić. I takie kurcze mi się tutaj nasunęło jeszcze jedno spostrzeżenie. Im cieniej jest folii, tym trudniej ją zerwać. Bo tu, gdzie zostało tak cieniutko, gdzie było tylko liźnięte pędzlem, ja wiem, że producent, żeby ona spełniała swoją rolę, zaleca, żeby jej było tam w niektórych producentów milimetr, u niektórych producentów 3 mm. Ale kurcze, jak jej tu zostało dosłownie troszeczkę, to ja dosłownie to zrywam po takim kawałeczku. Wiecie, bo ona jest na tyle delikatna, że nie pozwala, żeby papier się, żeby pociągło ją płatem, a rozwarstwia się od siebie, bo się po prostu urwie między sobą. Także jestem ciekaw, jakby przykleił płytkę na takiej folii, która jest cienko położona, jaka będzie tego wytrzymała, bo ta folia jednak mocniej się trzyma. Mimo, że ona nie spełnia swojej roli, to się lepiej trzyma. A jeszcze sam kwarc. Sam kwarc się trzyma, kurczę, jak diabeł kotła. I tu, gdzie był kwarcowy i grunt wodny, i sam kwarcowy. Ten kwarc to trzyma po prostu jak cholera. Nie można go ruszyć. Ja mówię, na ścianie jest to samo. Im cieniej tej folii, tym gorzej ją, kurczę, tym gorzej ją zdjąć. Bo tu, gdzie grubo to się zadrze, idzie płatem. A tu, gdzie cieniutko, to ni cholery nie idzie tego... Nie idzie tego uskrobać. No dobra. Także, a może piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym przetestował. Mam jeszcze w planach, bo tu będą kładzione panele, które są wodoodporne, teoretycznie, przez producenta. Nie wiem, czy na tych tak jest, ale na tych, które mam w domu, obrzynki, jest, że woda wodoodporne 24 godziny. I zrobię test tych paneli, tylko dopiero zrobię test, jak te też ułożymy i zostanie odpadów trochę,
też wezmę jakieś obrzynki. Już sobie wymyśliłem, jak to zrobię, żeby je poddać na działanie wody 24 godziny. I zobaczymy, czy ma to sens, żeby dziś kłaść sobie panele w kuchni, bo to jest coraz częstszą praktyką, że panele są kładzione w kuchni. Producenci się zarzekają, że są one super twarde, że są wodoodporne, że można je zmywać, że no, zmywać to można powiedzmy każde, ale że te panele są ochy i achy. I zobaczymy, czy faktycznie tą wodę, jak będą narażone 24 godziny na wodę, czy one spuchną, czy one nie spuchną od tej wody. Także taka ciekawostka. To jeszcze z panelami mi wyszło. Zrobię, ale to zrobię pewnie już po nowym roku dopiero. Bo do nowego roku nie ma szans, żeby tu zdążyć użyć panele. Także to będzie po nowym roku dopiero test na te panele. Dwóch różnych producentów. Dwóch producentów zarzeka się, że są wodoodporne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ktoś, kto chciałby coś sprawdzić, ale nie ma możliwości, ja ich napiszę w komentarzach, co by było warto przetestować, jeżeli da radę to zrobić na budowie, zrobię to na budowie. Jeżeli nie da rady na budowie, na remontowanym obiekcie, zrobię to u siebie, jeżeli będę mógł. W późniejszym czasie wszystko będę mógł u siebie pewnie sprawdzić, jeżeli chodzi o jakieś nowinki budowlane albo ciekawostki budowlane, co ile wytrzyma, albo co z czym kleić, albo jak kleić. To już kwestia tego, kto co podpowie, to ja to spróbuję zrobić i pokazać i wyjaśnić wątpliwości tego, który napisze o danej próbie czegoś tam. Także tyle. A już nie muszę chyba mówić, żebyście subskrybowali, lajkowali i tak dalej, i tak dalej.